Понял. Szanowni Państwo, rozpoczęła się właśnie druga połowa spotkania pomiędzy PKS Polonią Piotrków Trybunalski a Włókniarzem Zelów. Po pierwszej połowie drużyna gości prowadzi 3-0 po bramkach z 12 minuty, 16 oraz 45. Trzeci rok. Yeah!
nie? Nie. A to zawsze, ja zawsze się tak gubiłem. Gdyby było 2-1, to by było... Znaczy mówię, no wiesz o co chodzi. Do przerwy, żeby nie stracili. W 53 minucie spotkania mamy zmianę rezultatu na stadionie w Zelowie. Drużyna Włókniarza strzela bramkę na 3-1. Strzelcem bramki grający z numerem 14 Mikołaj Raś. Kolejny bramki do szaty, nie? No. Tak to jeszcze by był taki kontakt, nie? Ciężko będzie, też stracić jeszcze na jednym to faktycznie nie tak. Chyba, że strzelimy bramkę na 2-3, to wtedy nie wiesz. Jeszcze. Tylko trzeba biegać, no. Zresztą oni też nic nie specjalnie nie grają. Dobra, to też tak lubi wypady. Taki, żeby kiedyś się nie przeliczył. Kurwa, proszę! Dobra, 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 dawaj, ty, miasta! Dawaj, jeszcze dużo meczuje! Growlada dopiero dzisiaj jest. Co? Mówię, że growlada dopiero dzisiaj jest. Przedostwuję, Peseciu! Grasz? On trochę wcześniej wystartował. No kurwa. Dobry poczek, widziałem. Ale za późno. Nie,
Dawaj, na plecy do góry.
Tak jest. Jeszcze do tyłu, dawaj do tyłu, śmiało do tyłu. Badaj, trzymaj. Trzymaj, Matko. Chodź! Grasz! Lewa ręka! Leci! Leci! Że masz wszystkich na ty chyba za. Co? Mówię, bo sędzia chyba wszystkich na tych chyba za. Widzisz? No i pusty przelot. I gramy. Nie ma. Mówię, że takie wypady czasami się mogą skończyć źle. Takie juniorskie, to są takie i jeszcze nie. Tam nic nie było. Ja to nie widziałem, że w ogóle tylko 65. W 65. minucie spotkania żółtą kartką napomniany został zawodnik Włóknia Żazelów grający z numerem 10 Bartosz Jachymski. Słucham? A to Malicki jest. W bramkę. W 67 minucie spotkania mamy pierwszą zmianę w drużynie PKS Polonii Piotrków Trybunalski. Boisko opuścił bramkarz drużyny z Piotrkowa grający z numerem 33 Kamil Bruchajzer. Na murawie zameldował się jego zmiennik grający z numerem 1 Szymon Malicki. Siódemka czarny.
Jeszcze jeden zaraz. Co mam? 7 schodzi u niej. Który schodzi? 7. A wchodzi bo w 8. W 69 minucie spotkania mamy drugą zmianę w drużynie PKS Polonii Piotrków Trybunalski. Murawę opuścił grający z numerem 7 Arkadiusz Porochnicki. Na boisko wszedł gracz z numerem 8 Tomasz Wrona. Jeszcze jedna zmiana. Kurwa. Na 7-7 strzelb. A strzelb chyba nie wiem. Który tam ten gościu od was wszedł? Z jakim numerem? Na trzecią zmianę. Ten wśród. No teraz co trzecia zmiana wszedł? Nie wiesz. A no Wawczyk chyba. Też tak. Wawczyk to jest. 17. W 71 minucie spotkania mamy trzecią już zmianę w drużynie PKS Polonii Piotrków Trybunalski. Boisko opuścił grający z numerem 77 Wiktor Jagodziński. Na murawie melduje się zawodnik z numerem 17 Daniel Nowaczyk. Thank you.
Ma czerwone staje. 75. A przecież nic nie zrobił, przecież nic nie zrobił. Kurwa, na prostej wyjdzie, no i... Od 75 minuty spotkania drużyna Włóknia Żazelów grała będzie w osłabieniu. Drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną, napomniany został grający z numerem 10 Bartosz Jachemski. Jeszcze nie. Czemu? Nie wiem, że... No słaby, no. Najsłabszy na boisku. Ten dycha mu nie wyciąży. Wiem, że tak jest. Nie, wszedł już. Za Blankowskiego. Na czwórkę. Daj go, szybciej! Wolno, dawaj mnie! To poczekaj, 75. No to minuta wcześniej. No. 86. Wszedł Łódzki. Leci! Wszedł czwórkę. W 76 minucie spotkania doszło do pierwszej zmiany w drużynie Włóknia Żazelów. Boisko opuścił grający z numerem 4 Kamil Będkowski. Na murawie zameldował się grający z 13 Adrian Łódzki. Kurwa, uciąg!
No i się 4 schodzi. A nie. Bo teraz tu już takie są zmiany, że każdy może się zleźć, gdzie chce. 80 minut, nie? On nie szkodzi. W 80 minucie spotkania mamy kolejną zmianę w drużynie PKS Polonii Piotrków Trybunalski. Boisko opuścił grający z numerem 16 Rio Suzuki. Na murawie melduje się grający z numerem 19 Jakub Bombol. Mamy chyba dwie zmiany. Tak. Będzie wchodził. Młody, nie? I Krajda i Śpiewak, no. Najpierw wchodzi w śpiewak. Tylko śpiewak wchodzi. Na razie. Ale Kraj też wejdzie. Nie wchodzi śpiewak. Śpiewak przednie. W 82 minucie spotkania mamy drugą zmianę w drużynie Włókniarza Zelów. Boisko opuścił kapitan drużyny z Zelowa, grający z numerem 7 Piotr Boczkiewicz. Zastąpił go na murawie z numerem 6 Mieszko Śpiewak. Tomek jest! Tomek jest! Ja przecież oni mi wybili piłki. Szanowni Państwo, w następnej kolejce drużyna z Zelowa uda się na mecz wyjazdowy do Nieborowa. Rozgrywany będzie on 24 lub 25 sierpnia i w Nieborowie zmierzy się z drużyną Orła Nieboru. Szanowni Państwo,
Natomiast następne spotkanie rozgrywane na stadionie w Zelowie odbędzie się 31 sierpnia, gdzie drużyna z Zelowa podejmować będzie gości ze Strykowa, drużynę Zjednoczonych Stryków. Majsek strzec? Dwójkę, nie? Tak, dwójkę to Majsek. W 85 minucie spotkania mamy trzecią zmianę w drużynie Włókniarza Zelów. Murawę opuścił grający z numerem drugim Tomasz Majsak. Melduje się na niej grający z numerem 17 Sebastian Krajda. Zapał mają z zespołem. Doliczone dwie? Nie, zwykłe. Lewo! Idź mały, pograj, mały!
Na siebie! Na siebie! Kurwa, nie chowaj tej głowy, no! Prawa! Ale naszego. Moją też, ale to 3 to nie liczy. No. Trochę poleżeli, no. Prowadzaj! Mamy krócę! Minęła właśnie 90. minuta spotkania, tak więc znajdujemy się w doliczonym czasie gry, który potrwa co najmniej 4 minuty. Tak wygrają. Tylko 2-3. Raczej nie ma szans, żeby... W tej drugiej wyszli z takim wynikiem, nie wiem,